Kolejna Dobrowolska. Dzień dobry. Chyba zmartwię osoby, które są już zmęczone bardziej jesienną pogodą, pełną chmur i opadów deszczu, a także temperaturą sięgającą 5, a nawet 7 stopni miejscami. Drodzy Państwo, zmian w pogodzie na razie nie widać. Mniej więcej do 20 stycznia wciąż nad Polską będą płynąć kolejne fronty atmosferyczne, przynosząc nam opady, czy to deszczu ze śniegiem, tylko miejscami poprószy sobie śnieg. Zresztą podobnie będzie dzisiaj. Ten front sobie będzie płynął nad Polską, skutecznie psując nam pogodę. Na szczęście opady nie będą bardzo mocne, ale miejscami może się trochę bardziej chmurzyć. Za to będzie ciepło, wciąż do 5 stopni na zachodzie kraju. Na wschodzie nieco niższa temperatura, od rzędu 2-3 stopni. Jak widać, przy tej temperaturze spodziewamy się opadów deszczu ze śniegiem, a także i śniegu. Zaś na pozostałym obszarze pokropi sobie deszcz. W pierwszej części dnia nie powinno padać na Pomorzu Zachodnim i w Wielkopolsce, a po południu może się już rozpogodzić także na Pomorzu i w centrum kraju. Co ważne, te opady nie będą intensywne, więc i pojawią się miejscami, więc może jakoś bardzo mocno na tą pogodę przy poniedziałku nie będziemy narzekać, no chyba, że marzy nam się białe szaleństwo, ale myślę, że pogoda jak najbardziej sprawiedliwa, bo w miastach dobrze się jeździ, a w górach tego śniegu jest całkiem sporo, więc jeżeli ktoś marzy o tym, żeby wybrać się na narty, no to już planujemy weekend. I jak najbardziej wskazane, żeby w polskich górach spędzić ten weekend, bo tutaj pogoda jak najbardziej zimowa i na pewno nam dopisała. Ja wracam za pół godziny. Zapraszam.